Dzień dobry, witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty. Eee, alkohol to depresant i brzmi to trochę tajemniczo, niezrozumiale. Dzisiaj postaram się Państwu trochę to wytłumaczyć, aby lepiej zrozumieć też stwierdzenie, że uzależnienie to choroba emocji. Dobrze jest przyjrzeć się uzależnieniu w kontekście biochemii i tego, co się dzieje w mózgu, neuroprzekaźników, więc wszystkich skomplikowanych terminologii naukowych, Będziemy troszkę używać, ale przyjrzymy się i postaram się w jak najprostszy sposób przybliżyć Państwu to, co dzieje się w mózgu osoby uzależnionej właśnie od strony chemicznej. Zapraszam serdecznie. A, alkohol to depresant, i tak jak mówiłem, brzmi to trochę tajemniczo i niezrozumiale. I postaram się dzisiaj to trochę rozszyfrować i przybliżyć. Będę korzystał z notatek, ponieważ jest dużo terminologii, też dosyć skomplikowanej. I co jest ważne, alkohol to su substancja psychoaktywna e oddziałująca na układ nerwowy i substancje psychoaktywne dzielimy na trzy e grupy generalnie na mm, stymulujące depresyjne i psychodeliki. Alkohol to. Substancja z grupy depresyjnej. Alkohol należy do grupy depresantów i jest najpopularniejszym z nich. Depresant kojarzy nam się z tym, że wywołuje depresję, i rzeczywiście czasami osoby uzależnione od alkoholu chorują na depresję, ale generalnie chodzi tutaj o coś innego. Jest najpopularniejszym depresantem. Inne przykłady depresantów to benzodiazepiny czy opiaty. Ta substancja działa depresyjnie, chociaż wydaje nam się pozornie, że ona poprawia nasz nastrój, ale co to znaczy, że działa depresyjnie? Substancje psychoaktywne będące depresantami powodują uwalnianie się neuroprzekaźników, które, które działają hamująco na układ nerwowy czyli sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi przekazywane są wolniej. Odczuwamy to jako odprężenie, relaks, a także przyjemność. I tutaj mamy już kluczowe informacje o tym, dlaczego ludzie też się uzależniają. Odprężanie, relaks, przyjemność, wolniej przesyłane sygnały. W przypadku alkoholu jest to konkretnie e, wpływanie na, re, na tzw. receptory GABA. E, to są rodzaje receptorów błonowych wiążących kwas, aminomasłowy, e, pełniący ważną rolę w funkcjonowaniu. Układu nerwowego, bardzo technicznie. Co dalej? Istotne znaczenie w osiąganiu przyjemności to dodatkowe uwalnianie dopaminy i serotoniny pod wpływem alkoholu, a także oddziaływanie na receptory opiatowe. Serotonina i dopamina to neuroprzekaźniki przyczyniające się do lepszego funkcjonowania organizmu, określane są mianem hormonów szczęścia. A to dlatego, że regulują nastrój i emocje. I mimo, że uczestniczą one w podobnych procesach, to ich działanie jest nieco inne. Dopamina i receptory opioidowe połączone ze sobą są ze sobą w tak zwanym układzie nagrody. Oczywiście alkohol wpływa także na inne części mózgu, m.in. na mózg, hipokam, który jest częścią układu limbicznego, z którym związane są funkcje czucia i reagowania, i płaty czołowe, co powoduje, E, zaburzenia motoryki, pamięci i kontroli zachowań. Im większe stężenie alkoholu we krwi, tym bardziej, psychoaktywne, e, tym bardziej psychoaktywne jest jego działanie, zwłaszcza hamujące. Czyli wraz ze stężeniem alkoholu, to jest logiczne to działanie hamujące jest dużo silniejsze subiektywnie bywa to odczuwane jako zmęczenie znużenie i senność pojawiają się też problemy z pamięcią koordynacją i zaburzenia motoryki natomiast spośród wielu czynników wpływających na osiągane stężenie ważnym jest też płeć kobiety wypijając tą samą ilość alkoholu co mężczyźni uzyskują wyższe stężenie alkoholu we krwi Spowodowane jest to mniejszą zawartością wody w organizmie i mniejszą aktywnością enzymów metabolizujących alkohol przy równocześnie wyższej zawartości estrogenów, które zwiększają intensywność wchłaniania alkoholu. E, miłego, złe początki. Dlaczego ludzie się uzależniają? A więc, e, te wszystkie działania alkoholu, które powodują odprężenie, odstresowanie, tu jest podstawa tego. E, właśnie problemu. Takie początkowe hamujące działanie alkoholu czyni go skutecznym i łatwym w zastosowaniu narzędziem w walce z pogorszonym samopoczuciem, e, napięciem i zmęczeniem. Narzędziem, które w miarę upływu czasu i korzystania z niego samo staje się problemem, a więc coś, co miało pomagać, coś, co miało nas odstresować, coś, co miało dać nam komfort psychiczny, co miało dać nam rozluźnienie po czasie. Dając te wszystkie rzeczy, zabiera jednak wolność, zabiera jednak to, co jest bardzo istotne, wiąże człowieka i powoduje uzależnienie, Po alkohol chętnie sięga się także w sytuacjach podwyższonego nastroju. Częste używanie alkoholu powoduje jednak osłabienie aktywności układu serotoninergicznego. Niedobory serotoniny są odpowiedzialne za występowanie depresji. Dodatkowo regularne używanie alkoholu powoduje zmniejszenie ilości receptorów opioidowych, czyli tych odpowiedzialnych za wydzielanie endorfin. Poza endorfiną w mózgu jest wydzielana substancja o działaniu przeciwnym do niej jest to dynorfina. Jej działanie powoduje uczucie rozdrażnienia, napięcia i nieprzyjemności. Ona również jest związana z, re z receptorami opioidowymi. O ile w miarę regularne używanie alkoholu endorfiny wydziela się coraz mniej, o tyle aktywność receptorów odpowiedzialnych za wydzielanie dynorfiny wzrasta. W praktyce powoduje to to jest bardzo ciekawe że osoby uzależnione od alkoholu przestają używać go, by doświadczać przyjemności, lecz by zmniejszyć uczucie nieprzyjemności związane właśnie z wydzielaną dynorfiną. I abstynencja to dopiero początek. W związku z powyżej opisanymi e, zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym należy e, podkreślić, to jest ważne, że przerwanie uzależnienia alkoholu i utrzymywanie abstynencji jest dopiero początkiem. Wiele osób przerywających Picie się, boryka się z wahaniami nastroju, czy wręcz, hmm, doświadcza jego zaburzeń, zwłaszcza stanów depresyjnych, o czym mówiłem na początku, mogą one stawać się przyczyną powrotu do nałogu. Stąd jednokrotnie, poza hmm, podjęciem terapii niezbędne jest przynajmniej czasowe włączenie e, farmakoterapii. Oczywiście e, robimy to bardzo rozsądnie i po konsultacji z lekarzem. Farmakoterapia czasami właśnie pozwala na zwiększenie efektów psychoterapii, bardziej satysfakcjonujące emocjonalne funkcjonowanie mniejsze ryzyko nawrotów. To od strony biochemicznej, mówi się też właśnie, używa się takich stwierdzeń właśnie w kontekście też biochemii mózgów, terapii, że ten pierwszy okres. Po okresie detoksykacji, odtrucia i tego ostrego zespołu abstynencyjnego, to właśnie miodowy miesiąc a więc to jest ten moment, kiedy w mózgu następuje nadprodukcja endorfin, kiedy dopamina serotonina jest produkowana w dużych ilościach. Oczywiście po tym okresie trwającym miesiąc, trochę więcej, no następuje tak zwana faza mura więc wszystko zaczyna się stabilizować i wracać do normy. I w tym czasie pacjenci często też odczuwają dyskomfort, nie wiedzą co się dzieje, ponieważ po tym pierwszym momencie takiego uniesienia w tych 30-40 dniach następuje później normalizacja, a więc wszystko wraca do normy i te stany nie są, nie są przyjemne. To tyle. Zapraszam do reakcji, zapraszam do Udostępniania. Jesteśmy już w momencie, gdzie na kanale jest ponad 900 subskrybentów, a więc jeszcze trochę i dobijemy do 1000. Dziękuję Wam za każdego suba, za każdego lajka, za każdy komentarz. Odpisuję na wszystkie maile. Także nie zawsze to są długie odpowiedzi, czasami kilka zdań, a szczególnie pod filmami, i wtedy zapraszam do kontaktu indywidualnego. Ostatnio miałem kontakt z jedną z osób, która a, mówiła, że została zachęcona właśnie poprzez film do tego, żeby zrobić... Pierwszy krok i napisała do mnie, z czego się niezmiernie e, też cieszę, ponieważ mogliśmy mm, wymienić się informacjami i mogła e, doświadczyć też, e, myślę, że cennych informacji z mojej strony. Zachęcam do kontaktu, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, Ż życzę trzeźwości przede wszystkim wszystkim osobom, które są ze mną w kontakcie, też terapeutycznym. To też e, życzę trzeźwości, życzę, życzę dużo siły i pamiętajcie, nawet kiedy się potykacie. Nawet jeżeli coś w Waszych głowach wygląda tak, że coś zawaliście, to im człowiek szybciej się podniesie, im szybciej się pozwiera, tym lepiej. I dopóki człowiek walczy, to jest zwycięzcą. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Pozdrawiam, cześć.